kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Cityzków. Słuchajcie, no nie było streamka w tygodniu akurat z City Skylines, bo stwierdziłem, że dobra, zrobimy więcej na stream, na odcinku, żeby nie było, że kogoś nie ma, bo ciężko mu wejść na Twitcha. Bo były takie komentarze gdzieś tam, a pewnie będzie robił wszystko na streamie, to i tak nie będę wchodził. No to... ja nie wiem, naprawdę. Czasami ciężko mi kogoś zrozumieć, że on nie może obejrzeć, bo przecież jest na Twitchu, a nie na YouTubie ten stream. Ja nie wiem, poblokowali to nie po, co po niektórym tego Twitcha, czy coś, nie wiem, macie bany, zablokowane, czy co? Bo nie rozumiem, jaki jest problem, żeby sobie wejść na stronę, na Twitcha i sobie obejrzeć tego streama. Ba, nawet sobie obejrzeć zapis, jak nie możesz tam sobie obejrzeć aktualnie streama, to przecież możesz zawsze obejrzeć zapis i wtedy masz to samo. Wiesz, co się działo. Ale ludzie są czasami wygodni, aż za bardzo. No ale cóż, streamki, słuchajcie, tak czy siak będą, więc kto będzie chciał, to sobie znajdzie opcję obejrzenia. Czy to na żywo, czy też nie na żywo. Ale też, jak mówię, jakoś specjalnie z Cityzków dużo streamów nie będę robił, bo tak jak mówię, chcę więcej tutaj, żeby się na YouTubie też działo. Jeżeli chodzi o City Skylines, niż tam na Twitchu. Więc ci, co nie lubią Twitcha, z nie wiem jakich przyczyn, to i tak za dużo no, nie stracą, że coś. Dobra, my mamy co? Strefę handlową, kurczę, wszystko to tak na razie tutaj upycham, no bo nie mam nic nawet innego zjazdu z autostrady. Tu trzeba będzie jakieś autostrady też jeszcze puścić i tak dalej. Także no... myślę, że tutaj polecimy kolejną senitką autostrady i wepniemy się później tu. Albo gdzieś tu, no bo w sumie tak ta autostrada jest uboga, tylko tu i tu i tyle, i tyle widzieli autostrady. dobra. W ogóle od jakiego momentu ja mogę budować te autostrady? Tam sobie parę rozjazdów dodałem, ale widzę, że 2400 osób? Wow. Wow. Dobra, tak czy siak to chyba ten kawałek tutaj będę mógł zagospodarować na mieszkania. Tak czy siak. No. Więc bardzo prawdopodobne, że tutaj... poczekajcie, tu jest ten zjazd. Okej. Okay. Tu prawdopodobnie będziemy mogli nawet zrobić sobie później aleje. Nawet już tutaj kawałek mogę puścić. Okej. Okay. A tu zrobimy tą szerszą drogę. Okej, okay, to będzie sobie... ona sobie może nawet dalej szłeć. Co to jest szłeć? No, że se idzie. Dobra. Okej. Okay. To jest gites. Może byśmy sobie zmienili muzykę tutaj na jakąś. O. Lepiej. Dobra, tu na razie bym im zrobił taką handlówkę, póki jak chcą, to im zrobię. Tak, żeby mogli się tutaj zabudować i dali trochę spokoju. Dobra. 2400 mieszkańców, no to nie jest tak w sumie... nie jest w sumie tak mało. Pasowałoby wtedy te połączyć. Okej. Dobra, jest połączone. W sumie tak, tu będzie na pewno jakaś szkoła jeszcze, na pewno jakieś medyczne coś. Zostawiam jak jest.
tu możemy sobie spokojnie polecieć jeszcze nawet jedną taką. Tylko bardziej bym to chciał od tej strony gdzieś. Gdzieś tu. A, było. Też to. I tu możemy sobie walnąć jeszcze takie większe rondo na 50. Dwupasmowa autostrada, dwupasmowa autostrada jednokierunkowa. No właśnie. Autostrada z buspasem. O! Może tutaj zrobimy później jakieś buspasy. Aż takie ten. Dobra. Bardziej bym interesował, żeby ten buspas był na zewnętrznej niż na wewnętrznej. Ale ja chyba na razie dróg z buspasami nie mam, nie? Odblokowanych przynajmniej. Też w sumie aby sobie to wieżę tą. No nie no, tak krzywo, beznadziejnie. No czemu? Czemu buspas w ogóle w tym? Z zewnętrznej, nie? Nie mogę. Okej. Bez sensu, że po zewnętrznej buspas. Po wewnętrznej. Ja bym chciał właśnie po zewnętrznej buspas. A może czekajcie, może jest taka. Autostrada z buspasem i... Czemu taka się nie da przesunąć albo coś? Bo tu jest jeszcze jakaś autostrada z buspasem. Autostrada z buspasem. Może weźmy sobie taką. Z buspasem. No dobra, zobaczmy w takim wypadku. Jezu, co to się stało? Ale tu też jest buspas taki po wewnętrz... po... po środkowej. Średnio mi to pasuje. Czemu mi się ten nie przykleja? Halo? Coś się zepsuło? Ej? Co jest? Przecież jest tutaj normalna droga, to czemu? Czemu jakby tego nie łapię? Hej. To jest wszystko przyciąganie, wszystko. No bo tak to będę mógł sobie nawet tu rondo zrobić. Czemu się nie przekleja? Tu się klei. Czemu się na rondach nie klei? Coś się zruszało. No
bo teraz nawet jak tutaj dam, to... Wiecie, tak dziwnie... W ogóle nie chwyta tego, nie chwyta skrzyżowań. A, dobra, chyba włączyłem, dobra, free cursor mod. Rose want to be remote. Dobra, trzeba przeczytać, co coś tam napisało. O, dobra, ale tu też mamy... Tu też mamy bus. Kurde, no. Droga do terminala lotniczego, jak to w ogóle wygląda? O. O właśnie, coś takiego bym chciał. Oto, to. Widzicie? Idealnie. Tylko, tu musimy znowu... Bus taksi, no jak idę. Tylko tu musimy wyłączyć przejścia dla pieszych, ale tutaj... Aha, dobra, to nie jest chyba droga do terminala lotniczego, czyli podejrzewam, że to są jakieś pasy jeszcze lotnicze, bo tu widzicie, tu tak czy siak... No... Tu nie ma przejścia, kurde. Łączenie z autostradą. Heavy barrier to nie. To za czteropasmowa. Sześciopasmowa, ośmiopasmowa. Autostrada dwupasmowa. Jednokierunkowa, no i na razie taką zrobimy i trudno się mówi. Nie, niech sobie jest. Później, że sobie posłuchaj, te, jak przebuduję to rondo, no to sobie jakieś tam bus pasy dodam, nie? Zresztą, bus pasy. Pierwsze trzeba i tak mieć te bus pasy, więc... Znaczy, mieć bus pasy. Jechać autobusy i w ogóle, nie? Żebyśmy się tym martwili. Dobra. Strasznie blisko. Jak bym sobie wziął... Nie wiem jeszcze, co tutaj zrobić. Jak to zrobić, więc na razie może polecimy. W ten sposób. A tu może jakiś ten? Może jakiś cmentarz tutaj zrobię? Kto wie? Dobra. Tu na środku pasował jakiś park jeszcze. Się caknęli. Tu mamy między tymi ile odstępu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli tu byśmy mogli spokojnie caknąć, tak. Okej. Okay. Chyba sobie jakiś, nie no kurczę, jakiś park, może faktycznie coś takiego. Ale my parków jeszcze nie możemy. Dobra, no więc. To nic się nie dzieje, że my parków jeszcze nie możemy. Wjazd. Okej, okay. Puścimy wodę. Weźmy stąd.
Okej. Tak. I tak, dobra. No to co, mieszkania spokojnie mogę tutaj usadowić. Tu, nie wiem, czy nie pójdą bloki. Z tych możemy tutaj całkowicie wysiedlić, bo może przy głównej drodze zrobię sobie blokowisko, nie? Czemu nie? Co, brak kupujących, czy brak pracowników? Liczbę pracowników, no to zaraz pracownicy nie zaraz pracownicy będą, dokładnie. Bo w sumie, jakby nie patrzeć, to było za mało mieszkań. Może, żeby ich tutaj zachęcić, to w podatkach obniżymy nieco mieszkania. Jeszcze tych stref nie mogę, nie? 850 mieszkańców. W sumie zaraz będę mógł. Czekajcie, jak to nowy budynek? Przecież to jakoś chyba... Jest, dobra, mam. Wieś. Dzielnicy. Dzielnica, przepisy, druga pożyczka, specjalizacja dzielnic, przepisy, okej. Okay. Służby ratownicze, czyli ten już będę mógł. Rolnictwo. Są wystarczalne budynki, spoko, ale to wszystko kosztuje. Dobra, mamy już ten, dzielnicę. Od razu sobie tutaj jedną dzielnicę zrobimy. Na razie w sumie jedno, bo to nie ma i tak sensu tutaj, bo i tak ją przebudujemy, później finalnie tak ją przebudujemy, więc no. Hi, I'm Greg, owner and founder of Steel Frame Spots. Due to unusually short fingers, which are a characteristic of my family line. Tu mamy zdrówko, tak, tak, to jest zdrówko. Gdzie będzie? Straż pożarna. Ryzyko 77%, dosyć wysokie. Aż 10 tysięcy. You can count on us every year. I fight every day to get you the best deals. I'll never drop the ball on prices. Dwa wozy strażackie, tu mamy ile? 12 wozów strażackich. No tutaj mamy 6 wozów strażackich za 560. 560 na 812, a 6, no to to się nam nie pokrywa tutaj, bo mamy za dwie takie tutaj byśmy płacili ponad 1000. 1120 dokładnie, a tutaj płacimy 800 i mamy 12 wozów. Koszt wybudowania 10 tysięcy, koszt wybudowania 12 tysięcy, to jest, bardziej jest to opłacalne. Dobra. Tutaj walniemy straż pożarną, niech będzie taka troszeczkę większa, ale przynajmniej tutaj będzie w miarę bezpiecznie. Any color car, as long as it was black. Seems like the designer mafia has got the modern mandate all over our interiors. Any color, as long as it's gray. Zakorzenie ryzyka spada do 35% z 77%. Ale patrzcie, tak niby blisko remiza, taka strzelska tutaj już tak średnio. Chyba, że nam obniżyło 3 wozy strażackie, mamy teraz dostępne, nie 12, bo nam obniżyło budżet na straż pożarną. Chociaż no, na 95, nie, sorry. Straż pożarna w ciągu dnia 50%, widzicie, a w nocy 100. Czyli widocznie na razie nie potrzebujemy nie wiadomo ile. Dobra, policja. Mamy wskaźnik przestępczy 7. Za tysiaka miejsc w radiowozach 100. Potem Police plus Hail Dutch. PlayStation. Spokojnie, damy radę.
tutaj wskaźnik przestępstw spadł nam na... To jest 9%. 57? Drewniany trochę. Brzydka tekstura, no ale cóż. No. Strasznie paskudny, ale dobra. Jak będzie, wymienimy go kiedyś. To w sumie na tym też jest taki podgląd, tak, na takim podglądzie. Znaczy mamy całkiem bardziej czarny, ale tu mamy takie paskudne. Nie wiem, to się takie ma być. Chociaż... Wydaje mi się taki strasznie paskudny. Dobra, nie będzie. Znaczy taki ma być. dobra, co my tutaj jeszcze dostaliśmy? Specjalizacja rolnictwo, leśnictwo. Można by w coś iść w tym kawałku. Jeżeli chodzi o przemysł. Aha, bo my dostaliśmy... W sensie chyba tu. Tak, czyli to jest ten przemysł rolniczy i leśniczy, ale ten standardowy. Ten standardowy, no dobra. 1100 mieszkańców. I w sumie na razie tak ani przemysłu, ani nic za bardzo nie chcą. Dobra, to zbudujemy im tutaj jeszcze jeden kawałek mieszkań, zobaczymy co się będzie działo. Aha, i tą dzielnicę tutaj mamy. Styl domyślny. Europejskie przedmieście. Tak. Dobra, czyli może przyspieszmy trochę, żeby oni się tutaj w miarę teraz szybko przebudowali. Bo to znowu znikną. I to jest właśnie głupie w tej grze. Też. To jest jedyny, też kolejny minus. Widzicie, kiedy my zaznaczymy, że chcemy przebudować daną dzielnicę, to patrzcie, co się dzieje z mieszkańcami. Było 850 ponad, bo wbiliśmy ten level, nie? I cofnęliśmy się do 180 mieszkańców tylko po to, żeby przebudować domy. I wtedy jest takie też zachwianie zarobków i tak dalej, całego przemysłu, no wszystko kuleje. Bo nagle po prostu wszyscy się wyprowadzają. Powinno być takie, że na zasadzie upgrade'u, że powiedzmy kolejny upgrade, który jest, przynajmniej to tak rozwiązał w tej grze. Powiedzmy, mamy sobie dom jest w stylu amerykańskim, nie? I niech ewentualnie cofnie mu ten upgrade, czy ten cofnie mu ten poziom, albo przy następnej rozbudowie, niech to będzie upgrade. A nie na zasadzie takiej, że nam po prostu cofa całkowicie, pszit. Bo wyobraźcie sobie zrobić coś takiego, ale z, nie wiem, dzielnicą wieżowców. Jakichś takich wysokich już mieszkalnych budynków. To macie cofkę na poziomie, nie wiem, kilku tysięcy ludzi, nie? To mamy 400. Musimy za chwilę poczekać, aż oni się ładnie tutaj nam, no, wrzucą na opcję po prostu znowu, że jest okej, nie? Że są ci mieszkańcy. Chociaż tutaj tak później będzie... Też nie wiem, może zrobimy tutaj... No tak, tego jeziora się stąd pozbędziemy. To tu zrobimy zjazd. Żeby już tą aleję zachować. Znaczy może tu zrobimy... Nie wiem, czy będzie jakaś aleja, czy nie. Może jakiś most zrobimy. No nie wiem, się zobaczy. W każdym razie tutaj tego zjazdu nie będzie, nie? Finalnie. No na razie musi tak być. Co, no, tu już miołczy. No, tu już mamy te. Już mamy te odblokowane. Bardzo szybko. Tu się to świeci. Ja pierdziłem. Pancake'i. Ale sobie, mimo tego, że się wyprowadzili mieszkańcy na chwilę,
to mimo tego nie straciliśmy przemysłu. W sumie dobrze. Jak tam w ogóle prądy? Prądy dają radę, woda też powinna dać radę, bo jest automatycznie dostosowywana. Taka mgła o poranku. No i tu teraz mamy spoko. Są takie typowo europejskie przedmieścia gdzieś, bo jak sobie tam kiedyś wybudujemy jakieś centrum, w ogóle nie muszę zobaczyć gdzie. Myślałem tutaj właśnie nad tym kawałkiem, żeby tu było centrum, takie downtown. No to fajnie będzie, jak tutaj będzie właśnie sobie jakieś takie ten, nie? Taki będzie plan. Chociaż na tej mapie kiedyś grałem i też przerabiałem z tego co pamiętam. Między innymi właśnie tych jezior się pozbyłem. Nie była co prawda to idealna mapa, ale nie ma nic totalnie ciekawego. Chociaż mogłem też zrobić tak, żeby jednak wybrać coś innego, inną mapę niż dotychczas, nie? Bo w sumie na tej mapie też grałem, na tej poprzedniej też grałem i kierowałem, myślałem nad takim czymś, żeby jednak pokierować się jakąś inną mapą na takiej, na której totalnie nie grałem, nie? Być może jeszcze z tam jakimiś tam dodatkowymi, bo są mapy, które tam wymagają jakichś tam modów dodatkowych i tak dalej. Ja w sumie te większość te modów, które tam mapy wymagają, no to miałem, nie? Ale totalnie nie znalazłem nic ciekawego, nie? Także no... Niestety. 1000 mieszkańców, słuchajcie. Elegancko. Dobra, słuchajcie. To tym tysiaczkiem i pierwszą remizą strażacką dzisiaj sobie spokojnie zakończymy ten odcineczek. Zobaczymy się w środę w kolejnym odcinku. W środę będzie odcineczek taki normalny, już standardowy, nie z Twitcha ani nic. Bo raczej, tak mówię, nie będę w tym tygodniu jeszcze robił chyba streama z Tisków. Także normalny odcineczek będzie w środę. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, no i na razie. Hej, hej.